Witam w kolejnym odcinku Euro Truck Simulatora. Gramy znowu w wersję beta, ale poprawioną. Jak wyczytałem z forów, już się koło Gracu nie spada. Tak, co byśmy chcieli? Chcielibyśmy Litwę. Okej, jak widać za mniejsze pieniądze, bo wyłączyłem mody wszystkie. Ponieważ faktycznie jest coś takiego, że możemy znaleźć jakieś nieodkryte trasy, no ale nie będziemy o tym wiedzieć, a nie będziemy przecież wjeżdżać we wszystkie możliwe miejsca, bo to skończy się faktycznie albo spadnięciem z mapy, albo uszkodzeniem wszystkiego, co tylko było. Także no niestety pożegnałem się z moimi niewidzialnymi barierami. Stój. Dobra. Bo się zagadałem i przestałem prowadzić wóz. Dobra, jedziemy sobie po ładunek. Jak widzieliście z mapy, to może być długi odcinek, albo nie dojadę w nim do samej mety. No, nie ma to aż takiego znaczenia. Być może tam dokładny numer wersji gry, tej bety, gdzieś tam się pojawi, jak będę coś tam gdzieś tam przewijał, przeglądał. Tak, tutaj mamy cyfrowy wskaźnik, jak mamy ustawione na tempomacie. Tam mamy widzialną barierę. Dawno was nie widziałem, wstrętne, świecące krzyżyki. Ach, no trudno. Kiedy będziemy widzieli, że drogi nie ma na mapie, ale nie ma też krzyżyków, no, wtedy możemy w nią wjechać i to może być skrunt. Skruntem aksterik zimie. Kto wie, ten wie. A kto nie, temu polecam misję Kleopatra. Tak. Przyjmij. No, mamy też króciutkie zlecenie i bardzo długie, ale bardzo długie to już naprawdę przesada, to chyba sam bym nawet nie dojechał, a co dopiero z wami, wy oglądając moje, słuchając moich. A dobra, daruję sobie próbowanie określenia tego, czym moje wywody tu są. O, nawet dość blisko trafiłem. A, super. No, jedziemy. Ach, być może zauważyliście, że już nie najnowocześniejszym manem, tylko starym, dobrym Volvo. Starym, dobrym, najsilniejszym Volvo, jakie tylko jest. Ustawienia odnośnie stabilności jakieś tam były, więc nie szalejemy na zakrętach. A nie, tylko przywróć. Nie wiem, czy w ogóle uda mi się znaleźć te miejsca, gdzie można zjechać z wytyczonych szlaków.
tylko że wiem, że takie są. Nie wiem, ile ich jest, ani gdzie się tego spodziewać, no ale jak będę widział, no tutaj naprawdę przydadzą się właśnie te barierki, które no tutaj tracą w ogóle sens. Traci, przepraszam, ten mod w ogóle traci sens, bo no tak jak mówię, musielibyśmy walić we wszystkie takie drogi, które są urwane, a nie mają krzyżyków, co raczej no, nie niemożliwe, ale bezsensownie trudne. Troszkę zaskoczenie, prawda? Nie wszystkie szerokie drogi są główne, prawda? No ale no nie wiem, czy to był znak, że autostrada. Samo to, że na autostradzie jest skrzyżowanie ze światłami, jest zaskoczeniem. A cóż dopiero na autostradzie skrzyżowanie w ogóle bez świateł i to nie jesteśmy na głównej. To trochę tu... No cóż... Trochę mnie zaskoczyli, jeżeli tak jest faktycznie, nasze niebratanki. Ale sądząc po tym, że się zwęża, to raczej chyba nie jest autostrada. Ha. No gram w dzień, więc jest troszkę ciemno. Kiedyś narzekałem, że jest za ciemno, ale teraz mam powód do użycia długich świateł. Tak w ogóle to już 70. Banska Bystrzyca. Tak, pan sobie jedzie. A my nie możemy. Paliwa nie potrzebuję, bo ciężarówka nowa. A poza tym, no tutaj wiem, ile mam paliwa. W manie wszystko było pięknie, ładne, ale pochowane, a tutaj wszystko jest jasne i oczywiste, bez wymyślania. Trochę choinkowato, nie? No ale... Wyłączam, tak, wyłączam. Na zakręcie w lewo w zasadzie nie ma opcji oświetlania, znaczy oślepiania, ale... Dobrze sobie taki nawyk jednak mieć. No i reagują nawet na moje długie. Okej, okej. Czyżbyśmy wjechali już na Słowację? Tak, bo już możemy jechać 90. Nie wiem, czy to dobry pomysł na tej wąskiej drodze, ale...
Nie sądzę, żebym zbyt szczęśliwie wybrał tą trasę. Dlatego, że... No, te najpierwsze tereny, między innymi Polska, choć Niemcy zostały przebudowane, a Polska powiększona, to jednak jeśli chodzi o najnowsze, nowe wersje, to jakby, no, no nie jest poprawiana. A chcielibyśmy mieć poprawioną Polskę, prawda? Polska się zmieniła. To przynajmniej, no tak, to no, pod wieloma względami, ale między innymi pod względem jakości dróg, tak, teraz mamy no lepsze drogi niż w czasach, kiedy gra powstawała. No, pamiętamy o tym, że było to kilka lat temu. Tak, kilka takie, no ten. Po prostu, no nie wiem w tej chwili, ile to było, chyba kilkanaście nawet lat temu. Ale może się mylę. Dlatego powiedziałem sobie kilka, takie symboliczne kilka. Musiałbym sprawdzić. A gram, więc nie mam czasu na to. Mało brakowało. Tu powinienem stanąć, bo tu jest kreska, ale sami widzicie, że nic stąd nie widać, prawda? No teraz coś widzę dopiero. Spotkałem się z taką sytuacją, że właśnie w takim momencie kierująca samochodem zatrzymała się w miejscu, z którego cokolwiek widziała, bo znak stop do dzisiaj tam stoi w miejscu tak kretyńskim, z którego naprawdę nic nie widać. No i jej samochód stojąc został zahaczony przez człowieka, który jechał główną drogą, ale skręcał w tą podporządkowaną, więc no nie było żadnej opcji, żeby jej samochód gdzieś tam wystawał. Czy cokolwiek. No poza tym jednak stał. No, generalna zasada jest taka, że jeżeli wjeżdżamy w samochód stojący, to w zasadzie jesteśmy z automatu winni. Ale jakoś tak udało im się to zrobić, że winna była ona. Inna sprawa, że na jej miejscu nie przyjąłbym takiego mandatu i widzimy się w sądzie, także... No. A jeszcze inna sprawa, że no, niestety to jeszcze nie były te czasy, kiedy kamery w samochodach są na porządku dziennym. A szkoda, bo tutaj... No musiało to być jakieś zadziwiające coś. O, i tu? No ciekawe. O ile w Ameryce wszystkie cysterny z paliwem mają włączone światła ostrzegawcze, to w Euro Truck Simulatorze, no nawet te wożące koparki do tej pory raczej nie miały. Nigdy nie widziałem, ale być może mają już od pewnego czasu. Tylko ja nie widziałem, ale... Aha, no jest to troszkę nowość. Znowu mamy jakieś zjazdy. Ale... Znikające punkty na mapie. Jednak są ograniczone barierkami, więc to nie tu możemy sobie skręcić i odkryć nową drogę. Dobra, jedziemy na Kosice. No a już
Aha, dobra, on wiezie widlaki. Myślałem, że ma zwykłą naczepę, ale nie. Okej. No już drugi. Nie, tego nie było. Tego nie było na pewno, bo pamiętałbym, bo nie podobało mi się to, że jak wpadłem na pomysł, że przydałoby się włączyć światła ostrzegawcze, to byłem jedyny taki. Już nie jestem. No, ktoś bardzo zgodnie z przepisami sobie dojechał do końca tego zanikającego pasa, ale jako, że nikogo za mną, nikogo przede mną, to jadę. O, kolejny. Ups. Przewróciłem? Czy nie przewróciłem? Chyba macie se świecić tam, gdzie robicie, a nie mi po oczach. Ej. Trochę szkoda, że jest noc, ale nie wiem, czy no trasa nie jest raczej na tyle długa, żebym sobie urządzał odpoczynek. Któraż to godzina jest? Za 10, druga, no to już niedługo wstanie słońce. Znaczy, no tak, no nie w rzeczywistości, tylko w grze. Szesnaście stopni, a u nas 20. Wow. No jak na 3 maja to pierwszy taki ciepły dzień w tym roku, no to jednak. Nie ma się czym zachwycać. Noc, więc żółte migające, fajnie, fajnie. O, a nie, to jest otwarty przejazd, bo tak by było chyba czerwone, tak? Dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam. Oczywiście pamiętamy, że w rzeczywistości rozejrzelibyśmy się uważnie, mimo tego, że otwarty. No bo jeżeli coś się zepsuje, to nie będzie komu mieć pretensji do tych, co naprawiają takie rzeczy, że było zepsute. Trochę przekombinowane, nie? Po prostu, jak nie będziecie żyli, to co wam powiedzę, że miało działać, a nie działało? Troszkę mam, być może, troszkę dziwny głos, taki głębszy. A to dlatego, że trochę jestem przeziębiony i trochę mówię przez nos.
już trzecia w grze, więc wkrótce będzie jasno. Sterka też nie święcimy, bo to nieładnie. O, oni zwolnili i chyba mieli rację. A poza tym tu jest 50. Byśmy jechali do naszej ojczyzny. Tak, i tutaj zmiana. Mamy te tablice kilometrowe z faktycznymi odległościami w danego miejsca do miejscowości. Znaczy, może nie faktyczne, było to ujęte w ten sposób, że bardziej realistyczne. No. Z górki na pazurki. Tak, zdaje się, że mam świadomość, że ten film chyba nie będzie bił rekordów popularności, ponieważ po prostu no niewiele tu widać. No, to był tak zwany mały włos. Cóż, inaczej zahaczyłbym z drugiej strony. Wstaje dzień. Na wszelki wypadek, bo nie chcemy nikogo potrącić. Można by włączyć sobie asystenta. A, miało być coś takiego jak aktywny tempomat, ale zdaje się, że póki co to widziałem, jak ktoś go włączał i było to... nie wiem, czy pamiętacie, albo
jeżeli nie widzieliście, to było w ustawieniach takie miejsce, gdzie włączenie czegoś miało znaczenie, że to po prostu skomplikowane. Tak, to chyba chodziło o to, że właśnie uruchamianie, uaktywnianie tego tempomatu aktywnego, no wymagało jakiś tam grzebań po konsoli i coś tam, i coś tam. Czego ja oczywiście robił nie będę, bo choć instrukcja była jasna, to jednak no wyprzedziłbym go, ale zaraz skręcamy. A 50 tu jest. A już nie. No jakiś taki ładny świt z lekką mgłą. Droga w bok, ale ona jest na mapie, więc poza tym wjedzie do Euroakres, więc wiemy gdzie. Remoncik. Chyba sądzę, że tak zamilkłem. I być może akurat nic mi do głowy nie przychodzi. Więc w sumie po co? Zjadę sobie na najbliższą stację benzynową, nie żebym potrzebował benzyny, bo jeszcze zupełnie, znaczy całkiem sporo jej jeszcze mam. Właściwie prawie, że chyba nawet nie będę tankował. Tylko zjadę, ale tutaj stacja jest po złej stronie drogi, nie będę zjeżdżał. Jeszcze kawałek przejadę. I zakończymy sobie odcinek. Chociaż mógłbym go zakończyć naprawdę gdziekolwiek, nacisnąć Escape i po prostu
No będziemy się... tak, tak. Ale... jakoś tak... akurat Euro Truck Simulator to taki symulator, gdzie głupio mi jest przerwać grę, będąc na środku drogi. Ja wiem, że nie ma żadnej drogi. I wy wiecie, że ja wiem, dobra, nie, nie ten. Ale... no cóż. O, deszcz. A, jeszcze tego nam było potrzeba, no jasne. Nie dość, że było brzydko przez prawie cały odcinek, bo noc i niewiele widać, to teraz jeszcze deszcz. A, to nie było fajne. No trudno, no trudno. Możemy podziwiać za to super, hiper realistyczne krople, które... no owszem, są ładniejsze niż gdzie indziej, ale... cóż... trzeba było jednak zjechać na tę stację. No cóż, w takim razie chyba się pożegnamy już teraz. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że no, spotkamy się w jakimś następnym odcinku, kiedy będzie coś ciekawszego. No tutaj wersja niby się zmieniła. I liczyłem na znalezienie tajnej, ukrytej drogi, ale tak jak mówiłem, chyba po pierwsze raczej nie w rejonie Polski, który nie był specjalnie modyfikowany w tym razem. A po drugie, no w ogóle nie wiem, jak często one będą... występować. Że mamy w grze nie Dacia Sandero. Ustawienie tutaj radaru. Taki radar się nie montuje od tak sobie. A no za chwilę będą tu, no nie wiem, będą go przestawiać. O, mamy drogę, gdzie teoretycznie się nie jeździ. Nie będę próbował. A może bardzo delikatnie? Co? Spróbujemy bardzo delikatnie puknąć? O. Nie, jednak nie. Nie, tam podejrzewam, że tam po prostu nie będzie tej bariery. Ale nie wiem, no, może kiedyś znajdę, to uda mi się nagrać, a jak nie, to wam opowiem. W tym odcinku naprawdę to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych, najprawdopodobniej ciekawszych odcinkach Euro Truck Simulatora.